Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 i od razu mówię, że wszystko to, co tutaj usłyszycie, to są tylko plotki i domysły i chciałbym, abyście je potraktowali zupełnie jako ciekawostkę. Nie są to żadne potwierdzone wiadomości od Microsoftu, natomiast udostępniam to wideo po to, żebyśmy mogli sobie też porozmawiać na ten temat i troszeczkę się pohypować nową wersją Forzy, mam nadzieję. Więc zaczynamy. Słuchajcie, jakiś czas temu, chyba nawet jak w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, to jest jakieś 5 albo 3 dni temu, pojawiła się w sieci ciekawa informacja z jakby takim planem występów na E3. I wygląda on sobie mniej więcej tak. Zobaczcie na to. Tak to wygląda. Macie tutaj rozpiskę tego, co miałoby się dziać na scenie podczas tego, kiedy będzie występować Xbox, czyli Microsoft ze swoją prezentacją. I zobaczcie, co tam jest. Jest Forza Horizon 5 World Premiere Gameplay set in Puerto Rico. Czyli 5 października, jeśli się nie mylę, miałaby być premiera Forza Horizon 5 i dalej jest rozpisanych kilka jeszcze innych tytułów, a także chyba jest jeszcze wzmianka o nowym kontrolerze, który nazywa się Xbox C. Xbox C, czyli coś, co ma wpływać jakoś na nasze myśli, coś takiego, coś tam związane z falami mózgowymi. Jakby totalny kosmos, nie? I to E3 ma się odbyć w czerwcu, o ile nie zostanie odwołane przez pandemię, ale to ma być jakieś teraz online ma się odbywać, nie? W każdym razie jest to, wiesz, no totalna jakby plotka i prawdopodobnie ktoś, najprawdopodobniej ktoś po prostu stworzył taką grafikę i rozpisał to i zrobił screenshota i wrzucił gdzieś na Reddita i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego i nawet bym pewnie nie nagrywał o tym filmu, bo takich informacji kilka jest tygodniowo nawet na temat Forza Horizon 5, dlatego że jest to popularna seria i zdobyła swoją większą popularność ze sprawą Forza Horizon 4, w którą gram teraz. Gdyby nie to, że ktoś udostępnił na Reddicie to zdjęcie i ten post został usunięty. To jest totalnie randomowy użytkownik, który dowiedział się o tym tak samo jak ja i jakoś tam przez kogoś, nie? Ja się dowiedziałem akurat od widza, który mi wysłał tą informację na Instagramie i wiesz, to na pewno nie jest wiarygodne źródło informacji. On też dostał od jakiegoś kolegi, a ten kolega jeszcze gdzieś tam sobie to zobaczył, a ten z jakiegoś posta na Instagramie i tak wiesz, tak się roznosi gdzieś ta informacja w internecie. Natomiast wygląda to bardzo wiarygodnie i nie chciałbym też, żebyście ulegali takiemu przekonaniu, że to jest prawda, bo mimo, że nagrałem taki film, gdzie oglądam fanowskie zwiastuny z Forzy Horizon 5, no to jakby dalej niektóre osoby uważają, że na przykład Forza będzie w Polsce, bo powstał już trailer. Wiesz, o co chodzi, nie? Także nie można tutaj, także od razu mówię, żebyście traktowali tą plotkę jako po prostu ciekawostkę, a nie jako coś, co na pewno się wydarzy. Natomiast jest to ciekawe, bo tam też pojawiają się informacje na tej grafice. Ja widziałem ją całą wersję, ale jakoś nie zapisałem, mam tylko ten fragmencik. Pokazywały się tam informacje odnośnie Phila Spencera, że on ma tam jeszcze wystąpić, że tam wejść na scenę, że tam jeszcze coś innego powiedzieć, pokazać, jakby nie. Jeszcze było właśnie o tym Xboxowym kontrolerze Xbox C. Nie wiem, czy to w ogóle będzie miało miejsce. Na pewno nie dowiemy się, nie będziemy mogli zweryfikować tej informacji do czasu jakiegoś albo sprostowania od Xboxa, albo jakiejś informacji od twórców Forzy, albo po prostu samego tego wydarzenia, które będzie miało, mam nadzieję, swoje miejsce w czerwcu tego roku dopiero. Jest początek kwietnia, zaraz będzie, a do czerwca jeszcze no, mamy sporo czasu, prawda? Więc zweryfikować tej informacji nie możemy, ale podaję wam coś takiego.
I będziemy mieli, według tej informacji, Forza Horizon 5 powinna mieć, będzie miała swoje miejsce w Puerto Rico. Także w jakimś chyba cieplejszym kraju. To teren Stanów Zjednoczonych. Warto było sobie to sprawdzić, no nie? I sprostować. Jakoś tak zawsze mi się kojarzyła ta nazwa z Hiszpanią, nie wiem czemu. Może tam mówią w języku hiszpańskim. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało i czy to faktycznie jest plotka. I zastanawiam się, co wy o tym sądzicie. Także piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć następną część Forza Horizon 5 w tym państwie. No mielibyśmy, według tego co ta plotka głosi, mielibyśmy już ruch chyba normalny, tak jak mamy w Polsce, no nie? A nie, to tak jakby odwrotnie, już od kilku części Fordzy. Ile można jeździć w tej Australii? Jakby masakra, nie? By można było po drugiej stronie. No ale jakby każda taka informacja, nawet będąc świadomym tego, że to jest najprawdopodobniej plotka, jest interesująca i warto chwilę się nad nią zastanowić, nie? Nawet tak trochę się pohypować, bo jakby widzicie, że cały czas Forza Horizon 4 jest update'owana, cały czas są jakieś nowe samochody, nowe rzeczy do niej dodawane, więc moim zdaniem dziwne by to było nawet, gdyby Forza Horizon 5 pojawiła się w tym roku. Wiecie czemu? Dlatego, że programiści nie pracują teraz w biurach. Osoby, które tworzą gry, nie pracują teraz w swoich biurach i myślę, że zastój w produkcji gier będzie miał takie samo miejsce jak w przypadku zastoju w produkcji różnych komponentów układów elektronicznych, bo fabryki teraz stoją i wątpię, żeby Forza pojawiła się w tym roku. Początkowo tak myślałem, ale teraz widzę, że no nie udało się zawalczyć skutecznie z wirusem i ludzie po prostu są w domach i w domach pracują, a w domu się pracuje różnie. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie odpoczywasz, gdzie zajmujesz się dziećmi, bo przecież ci ludzie na pewno w większości mają swoje rodziny, nie są tacy młodzi ludzie jak wy, że sobie wracają ze szkoły i fajnie, tylko oni pracują i wiesz, zarabiają dla swojej rodziny, nie? Więc muszą się też zajmować swoją rodziną i to jest takie miejsce, gdzie na pewno mają dużo rzeczy, które ich rozpraszają, a więc ten proces tworzenia gry dodatkowo się wydłuża, nie? No jeśli chodzi o Fordzę, to tutaj wiemy, że gra jest mega, mega drobiazgowa, mega, mega detaliczna. Mamy dużo tutaj różnych fajnych elementów, które możemy sobie badać nawet i do tej pory. I no ona wymaga tego, żeby do niej się po prostu przyłożyć, tak? Więc moje tutaj spore obawy są do tego, czy w ogóle ten news, ta plotka jest prawdziwa, aczkolwiek warto o tym wspomnieć, bo jeśli to jest prawdziwe, no to będziemy już coś wiedzieć jakby pierwsi przed prezentacją na E3. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko, tutaj nie ma co więcej przedłużać dla was filmu. Widzieliście jak wygląda ta plotka, ja swoje dwa zdania do tego dołożyłem. Nie chcę tutaj się wypowiadać więcej o tym Puerto Rico, bo to nie ma sensu, póki jeszcze nie będzie żadnych jakichś potwierdzonych informacji. Dla mnie tylko taka podejrzana aktywność jest pod tym względem, że z Reddita zniknęła ta grafika, gdy ją wyszukiwałem gdzieś tam w internecie. Po prostu zniknęła, została usunięta przez chyba moderatora. Więc możliwe, że gdzieś tam moderator dostał info, że to jest jakiś wyciek, nie? I miał to usunąć, ale czy tak było? Nie wiadomo, to wszystko może być, wiesz, jedna wielka mistyfikacja w tym wypadku. Okej, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się ciepło. Ejos! Superka. Paula Walkera.